kurami, za lasami, ale nie tak dawno temu żyła sobie pewna rodzina, która była uzależniona od łapania Pokemonów. Chcemy tylko Knighta. Oczywiście. A wiesz, gdzie go szukać? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może są jakieś ogłoszenia w Pokédexie. Sprawdzimy. 2 godziny później. Popatrz, tutaj jest jakieś ogłoszenie od Dragonite'a. Faktycznie, chodźmy go zobaczyć. Gdzie dzieci poszły do lasu? Gdzieś tu go widziano, poszukajmy. Słychać jakiś szelest w krzakach. Też ty słyszysz? Chyba tak. I nagle z krzaków wyskakuje pingel. Jest mój! Wcale nie. Małgosia chciała pokebola, lecz aż był szybszy. Essa! Nagle otoczyli ich porywacze z wielkimi tropicami. Nigdy! Stańmy z nimi do walki! Tak! Do ataku! Ja się stawiam do swojego Gengara, Małgosia, ale Gengara, a porywacze rozpoje Tropiusy. Martwię się o nasze dzieci. Mają moje najlepsze Pokemony. Nie martw się, na pewno niedługo wrócą. Godzinę później. No i gdzie oni są? Nie wiem, zadzwonię do nich. No zadzwoń. Tymczasem dzieci zaczęły walczyć z porywaczami. Arkazam, wracaj do Pokebola! Skorpany, walcz! Gengar, wracaj do Pokebola! Rajdon, walcz! Dzieci walczyły dzielnie, ale jednak przeciwników było więcej. Porywacze od razu do mnie pokonali dzieci, zaczęli na nich do swoich kasy. Ojciec dzwonił. Halo, Jasiu, Małgosiu, halo. Pacochonie odbierają. Nie martw się, wyjdę i poszukam. Znajdź mnie. Nigdy, zostawcie nas w spokoju, wypuśćcie nas! Zostaw mnie, a jednak, zwabiliście się w naszą pułapkę. Albo oddacie nam wszystkie wasze najlepsze Pokémony i Pokédexy, albo zrobicie dla nas ważne zadanie. Nigdy! To oddajcie nam wszystkie wasze Pokémony. To zrobimy zadanie. W takim razie przyprowadźcie nam waszego ojca. Halo, Jasiu, Małgosiu. Halo, Jasiu, Małgosiu. Ojciec jest blisko bazy porywaczy. Tato, tato! Małgosiu, gdzie jesteś? Oddajcie mi moje dzieci! To jedno odbierz siłą! Cika tu, walcz! Ojciec postawił na swoim placu, a szedł na mnie. Miu, walcz! Rozgorzała wielka bitwa, w której zwyciężył ojciec. Jest! Jasiu, Małgosiu, chodźcie do mnie. Tato! Ojciec zaprowadził do domu swoje dzieci. A gdy przyszli do domu, zobaczyli, że nie ma pasów. Nie, muszę się wyjechać. Żyli długo i